Hej moi drodzy, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii z mojego nowego wyzwania, które będzie polegało na prowadzeniu własnego biznesu i to nie jednego. Jako że już nagrywam to kolejny raz, bo miałam małe problemy z grą, niestety. Więc ja po prostu wkleję wam tutaj teraz moje zasady, które sobie wymyśliłam. Możecie sobie zapauzować i przeczytać, jeśli was to interesuje, a jeśli nie, to można przewinąć i jedziemy dalej. No więc jak już wiecie, głównie chodzi o to, żeby rozwinąć biznes maksymalnie, jak się da, a potem założyć kolejny. I tym się właśnie zajmiemy. Moim pierwszym biznesem będzie restauracja, ponieważ bardzo chciałam właśnie założyć sobie restaurację. I właśnie teraz się tym zajmiemy. Jak widzicie, nie mamy wiele funduszy, mamy 4600 simoleonów. Mieliśmy jeszcze mniej, ale sprzedałam komputer, który dostajemy na początku rozgrywki zawsze. W ogóle... Możesz to zamknąć, bo ktoś nam tutaj wlazł, a my tu jeszcze nic nie mamy. Sama nie wiem, jak to ustawić, ale okej. To wszystko sprzedajemy, bo do restauracji nam jest to niepotrzebne. Te podwójne drzwi też nam są niepotrzebne. Tutaj od razu ustawmy sobie tabliczkę, żeby to zamknąć. Bo ktoś nam tu wlazł i co on niby sobie tu wyobraża. Najpierw musimy przecież wstawić wszystko. Idź sobie, panie, idź. Tu nic dla ciebie nie ma. Tak jest. Zrobimy coś tak na szybko na razie, bo i tak nie mamy funduszy, żeby zrobić coś ładniejszego, niestety. O, ciekawa tapeta. Tak, możemy korzystać z modów, także jak najbardziej. Mody są wskazane, jeśli mamy taką ochotę. A ja oczywiście mam, bo uwielbiam mody simsowe. Po prostu. Dobra, trochę za dużo tych okien chyba tutaj dam. Może bez tego jednego, bo tutaj zrobimy kuchnię. O, tak krzywo też może być. Ale nie, potrzebujemy pieniędzy, a nie. Nie będę wydawać na jakieś głupoty. Tutaj będzie. Nope. Tutaj. Restauracja. Niestety ta kuchenka jest bardzo droga. 2500 kosztuje. A my jesteśmy bardzo biedni. Także tak. Może w tę stronę. Oddzielmy tutaj kawałek. Co? Z czym niby? Może za blisko? Cholerka. No dobrze, no. Cóż. Nie mamy za dużo miejsca, także... Jest jak jest. Walnijmy tutaj teraz jeszcze... właśnie tą. W takim jasnym kolorku. To tak jest średnio, ale może w tę stronę. Ojej, a tu co za ściana brzydka. Paskudztwo. Dobra, teraz stoliki. Zobaczcie, jak mało już kasy nam zostało. Ale dobrze, że są mody. Jak są mody, to jest również tańszy stolik. Postawimy tu może takie trzy. I na razie wystarczy. Nie będziemy szaleć. Nic nam tu nie pasuje. Takie wygodne. Ale w ogóle nie pasują kolorem, więc... Chyba zostaniemy przy tych. Cóż tu zrobić? Nie tak miało być. Co ty mi tu wyprawiasz w ogóle? Dobra. Dajmy światło. Bez tego. Jedno takie. Jakaś dekoracja, coś. Może jakaś zasłonka. Niech sobie będzie, bo jest tanie. Dlatego właśnie kocham mody. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Wiadomo, że na początku zawsze jest ciężko. Biednie. No i tak, przydałaby się toaleta. Niestety ona jest droga. I będzie na dworze. Musi być na dworze, bo nie mamy miejsca w środku. I umywalka.
Niech sobie będzie tu. No i dobra. I myślę, że tak zaczniemy. Ja tylko jeszcze sobie to zapiszę. I proszę bardzo, możemy otworzyć teraz lokal. Tak w ogóle to jest Beatrice Lorenzo. A jej pragnieniem oczywiście jest posiadać 5 maksymalnie rozwiniętych przedsiębiorstw. Nie mam pojęcia, jak ja to osiągnę i ile mi to zajmie. Pewnie kupę czasu, no ale cóż, tak już bywa. Jestem ciekawa, czy mi się uda, czy będę w ogóle, będzie mi się chciało aż tak długo grać to. Dobra, to schowajmy ten razie. Dzień dobry, panie Błażeju, czy pan chce coś u nas zjeść? Aha, najważniejsze. Ułóż menu. Tak, musimy wywalić wszystko, co jest powyżej naszych umiejętności. A nasze umiejętności aktualnie są zerowe. Będziemy się tutaj rozwijać powolutku. Nie stać nas jeszcze na kucharza, ani inną pomoc, także wiecie. Gdzie ten sernik mi tutaj? Spaghetti też nie? Jeszcze te napoje, o właśnie, one są zbagowane, więc ich też nie chcemy. Lemoniada. Cola. Dobra. Weźmy tutaj sprzedaż, bo już trochę się zdecydować. Nasza mała knajpka, w której pracujemy jako kierownik sali, kelnerka i w ogóle wszystko. Gdzie? Ty chcesz iść nie tu. Kierowniczka. Patrzcie, ilu klientów mamy. Aż troje. Najpierw pracujemy jako kierowniczka, potem jako kelnerka, wiadomo. Usadźmy wszystkich najpierw, a potem będziemy obsługiwać. Mam nadzieję, że będą cierpliwymi klientami. Z 3 osobami w jednym to łoch. Dobra, po co jego kelnerka teraz? No, kończ tam tę dyskusję i chodź obsłuż tych dwóch. O, poszłaś sobie, no to sobie idź. Mamy tylko 2 klientów, ale to nic. Dostaną za to bardzo dobrze obsłużeni przez naszą Beatrice. O, jemu się nawet podoba. Obsłuż jeszcze jego. Niestety, kochana, sam musisz gotować. No, nie radzę sobie. Ale nie stać mnie na pracownika, muszę dać radę. Początki są trudne. Bardzo trudne. No, podaj mu to, może będzie bardziej zadowolony. Nie jest zadowolony. Co zamówiłeś? Jakiś ryż? Usadź tą panią. Szybko. Jest, mamy pierwszy Simoleon. Pierwszy Simoleon. Czy ty zaniesiesz temu panu jedzenie kiedyś? Beato. Opatrzcie, nic mu się nie podobało, ale jeszcze raz przyszedł do nas. Kurczę, on tutaj czeka. No, brawo ty. Daj mu to jedzenie. Nie! Nie! Beato! Dobra. On już tak jest stracony. Obsłuż tutaj naszego stałego klienta, jak widać. Idź, ugotuj. Szybko. Mm-hmm.
Ciężko być trzema zubami naraz. Niestety. Gdzieś cię polazło? Zbiera zamówienie, okej. Skupienie na maksa, bo trzeba się rozstroić. Zaraz zamykamy zresztą, bo nam potrzeby spadają. O nie! Jakaś zbugowana potrawa! Czego ja nie waliłam? Dobra, to zaraz naprawię. Widzicie? Niektóre są tak zbugowane, że w ogóle się tutaj nie pojawiają. Zwiecha była, Simsowa. Pora zapisać. O nie! Zła wiedźma. Posadź tam panią. Jest coś takie wciągające, że jak się zacznie, to nie można skończyć. Dobra, dajmy jej jeszcze jeść tej kobiecie i zamykamy, bo musimy też odpocząć. Niech ona jeszcze posprząta. I zamknij ten lokal. Nie, koniec, do widzenia. Ja muszę dzisiaj wyjść. Także, już jest po 21. Jutro może wcześniej uda nam się otworzyć. Wszystko tu jest posprzątane. A poproszę jeszcze jako kucharka, może ugotujesz coś na jutro. Bo to się chyba nie zepsuje. I co, skorzystaj? I tak, może jeszcze pogramy jeden dzień. Ja teraz wrócę do domu. Co, ona jeszcze nie pójdzie? Sobie. Wyłącz wszystkie światła. Koniec. Zamykamy. Ja teraz wrócę do domu, ogarnę i zobaczymy się jeszcze rano. Jeszcze jeden dzień sobie pogramy. Także... O Jezu, nie tu. Także... mamy drugi dzień, moi drodzy, i zaczynamy. Otwieramy lokal. Mamy jakieś karaluchy? To użyj tego środka szybko. Wyrzuć. Co byś chciała? Klient zdobywa gwiazdkę. Postaramy się o to. Wiadomo. Pracuje jego kierowniczka na razie. I zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej. Chociaż wczoraj nie było najgorzej. No dobra, przestań, Beato. Ogarnij się. Znowu cię chce sikują. Ogarnęłam przed wyjściem, a ona znowu... Kto mi tu dzwoni? Dobra, ona jeszcze myśli, to idź szybko do gimna. No. Dobra. Idź szybko do kibelka. Kto do mnie dzwoni? Najpierw coś muszę ugotować, bo już to rozpracowałam. To patrzcie jak to wszystko idzie zwinnie. Jeszcze będziemy bogaci, moi drodzy. Znowu chce iść siku? Sprzedać, okej. Podałaby
dać jedzenie? Czemu? Ogarnij się. Ha, dobra, teraz sprzątasz, tak? A może byś podała to jedzenie? Właśnie tak. Och, żeby tu nadążyć, bo matko, znowu się chce siku tak bardzo. Co ona ma z tymi potrzymami? Usadź ją. Idź szybko do kibla. O, nieźle nam idzie. Nie uważacie? Świetna jestem tym. Ugotuj. Dobrze, że oni tak szybko gotują. No i proszę. Troszkę zarabiamy na tym. Niedługo będzie można ponieść cenę. Tylko tego nie wywal. Uff, uff, uff. Tutaj już nam facet się niecierpliwi. Już 19, zaraz zamykamy. Tylko nie wywal. Coś mi się tu zepsuje jeszcze raz. Aha, bo ona jeszcze się zastanawia. To spróbuję jej coś sprzedać. Ten gościu został obsłużony? Nie mam pojęcia. Teraz został, okej. Patrzcie, radzimy sobie. Nie potrzebujemy żadnych pracowników. Ale musimy zaraz zamknąć, bo znowu umrzemy zaraz z głodu. Tylko nie wywal. Przegapiłam. Przynajmniej dużo nie zapłacimy za prąd. I ostatni klient zaraz zamykamy. Już niech nie przychodzi. Trochę nam się przedłużyło. No nie! Wywaliłaś. Brawo ty. Matko, jak to przyspiesza, że... Odsłuż tego gościa i koniec. Skończyłeś? Znowu wywaliła. Dobra, koniec. Zamykaj to. Zamykamy, przykro mi. Zaraz umrzemy z głodu. Po prostu super. Wiecie, co by nam się to przydało? Mała lodówka. Bo ja nie chcę, żeby ona mi umarła, nim w ogóle. Cokolwiek. Nie wiem, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Weź szybko jakieś chipsy. Nim tu umrzesz. Troszkę niech sobie podniesie ten głód. Na co ty, kobieto, czekasz? Nie widzisz, że jest zamknięte? Dobra, weźmy obsłuż. No, poszła sobie. No i dobra. To by było na dzisiaj tyle. No nie jest łatwo, jak się jest w jedną osobę, wiadomo. Ale myślę, że z czasem będzie już tylko lepiej. Mam nadzieję, że nie było tak najgorzej. Wiadomo, że nie jest... Że początki są trudne jak zwykle. Dobra. Wszystko jest mniej więcej ogarnięte, także... Na dzisiaj byłoby tyle. Ja znowu ją spróbuję jakoś ogarnąć. Tutaj jej potrzeby. Koniecznie poprawić. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Właściwie to słyszymy. Więc pa, pa!